Galeon Smok, czyli co łączy Elbląg ze Szczecinem. Katedra świętego Jakuba, kamienica Lojców, port Welblągu i seno morskiej potędze ostatnich Jagiellonów. Ryszard Kapuściński powiedział, wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą. i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Zapewne 50% podcasterów wraca do swojego pierwszego podcastu i zadaje sobie pytanie. Jak podcastu takiej jakości można było słuchać? Tak też jest w moim przypadku, bo do nagrania pierwszego podcastu użyłem dwóch różnych mikrofonów, źle go złożyłem, dlatego postanowiłem nagrać go ponownie, nawet z kilkoma drobnymi błędami, z których będę się później tłumaczył w kolejnych audycjach czyli pełen remastering. Po dwóch latach Galeon Smog został nagrany jeszcze raz. Zawsze fascynował mnie tajemniczy, a niegdyś nawet samotny budynek stojący przy ulicy Burkowej, niedaleko Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. O lojcach przeczytałem również katedrze, ale o ich związkach ze świątynią za chwilę. Pamiętam jak przez mgłę, ale była to chyba rumna katedrze. Z członkiem rodu lojców. Niektórzy mówią łosiców, ponieważ nazwiskom rodów pomorskich przypisywało się ich słowiańskie wersje. Czym jest trochę prawdy, bo gro zacnych rodów na pomorzu, pomimo zgermanizowania, miało słowiańskie korzenie. Był to rok 1993, kiedy zatrudniałem się w polskiej żegludze morskiej. Śladu po ojcach nie znalazłem w marcu 2021, kiedy znów tam byłem. Michał Elmery w miesięczniku Focus w 2011 opublikował artykuł pod tytułem Dobry zwyczaj nie pożyczaj o historii lojców. Na usta ciśnie się część druga pożekadła. Jeszcze lepszy nie oddawaj, ale nie uprzedzajmy faktów. Później udało mi się poznać Michała, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Lojcowie pochodzili z Gryfi lub jak to woli z Greifswaldu, miejscowości leżącej nad Zalewem Szczecińskim. Gryfia zasługuje na odwiedziny nie tylko ze względu na opactwo Eldena, gdzie spoczywa na Jagielonka, ale wiele, wiele innych ciekawych miejsc oraz artefaktów. Pierwszy z rodu o imieniu Hans przybył do Szczecina w 1433 roku. Jego syn Michał ożenił się z bogatą wdową i wyczuł doskonały biznes na handlu śledziami z sąsiednią Danią w ramach Hanzy. Szybko dochodzą do dużych pieniędzy, a Bogusław X czyni go nawet burmistrzem Szczecina. Kasy mają tyle, żeby założyć bank i żyć nie tylko z solonych śledzi, ale także z pożyczania pieniędzy. Bogusław X to książę z pomorskiej dynastii Gryfitów, rządzący w Szczecinie w latach 1474 do 1523 roku. Zjednoczył pomorze. Przeprowadził liczne reformy między innymi skarbową, celną i administracyjną oraz tworzył mennicę książęcą. Aby wzmocnić kontakty z Polską w 1491 roku poślubił królewnę Annę, której, która była córką polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka, dla niej nakazał budowę jednego z najpiękniejszych skrzydeł zamku, z wieżą zegarową dzięki mądrej polityce zyskał nawet przydomek wielki. Było to trochę inaczej niż w sąsiedniej Polsce, bo Bogusław X inaczej traktował stan piecki. ród lojców rośnie w siłę na przestrzeni lat, zdobywając przyczółki również w innych miastach: w Lipsku, Wrocławiu, a także w królewskim Gdańsku. W XVI wieku lojcowie inwestują niczym Lehman Brothers, a zadłużają się u nich książęta i królowie. I tak. W 1568 roku polski król Zygmunt August, władca jeszcze mniej wybitny niż jego tata, pożycza od lojców kasę na budowę floty Rzeczypospolitej. Elbląg zaciera ręce, bo widzi swoją szansę w rywalizacji z Gdańskiem. Jest to swoisty program modernizacji polskiej armii, ale kończy się jak karakale. Do rzeczy. Król Polski pożycza około 100 tysięcy talarów, poręczając zwrot tej sumy. Jednak mu się umiera w 1572 roku, a ani walezy, ani batory pasy oddać nie chcą. Z bogatego programu do zbrajania polskiej armii w Elblągu powstaje galeon Smok. Mamy rok 1571. Pierwszy i ostatni okręt tej wielkiej floty. Wierzyciele domagają się zwrotu kasy upadają szczecińskie rody a rodzina lojców upada bo chciała pomóc polsce zawładnąć bałtykiem dominium maris baltici raczej do polski czy rzeczpospolitej nigdy nie będzie pasować a co się stało z lojcami podobno rodzina przeniosła się do kwidzyna który w owym czasie należał do rzeczypospolitej i szybko wygasła kwidzyńskiej w świętego Jana zachowała się płyta nagrobna pochowanych tam ostatnich z rodu lojców. I jest to płyta nagrobna Hansa, czyli Jana IV, który zmarł w 1616 roku, Stefana IV, który zmarł w 1629 roku. To są synowie Hansa III lojca i Elżbiety von der Osten, z płotów. Nawiasem mówiąc, zachodniopomorskie płoty to miasto z dwoma zamkami, bo kto bogatemu zabroni. Także warte zobaczenia. Niedaleko zobaczymy pomnik ziemniaka. Wróćmy do lojców. Nad postacią Stefana, po lewej, znajdują się cztery herby przodków po mieczu. Od góry lojc, czyli gałązka pionowa, trzy listki z lewej i prawej, jedna na górze, a w dole trzy gwiazdy. To świadczy o tym, że jest to grobowiec lojców. Powstała także książka o Lojco, Małgorzaty Duczmal w 1986 roku pod tytułem Róża i Morze. To trzytomowa opowieść o historii tego rodu. A co się stało z Galeonem? Już Zygmunt Stary miał aspirację do posiadania floty wojennej, jednak jedynym jego osiągnięciem było powołanie tzw. floty kaperskiej. Która świadczyła dla niego usługi. W cudzysłowie, syn postanowił pójść dalej, bo kilku łobuzów na kontrakcie to nie jest żadna marynarka wojenna. Galeon Smok, nazwany także galeonom Zygmunta Augusta, to pierwszy okręt budowany z przeznaczeniem dla polskiej floty. Nazwa Smok jest trochę pseudonimem, bo miał na dziobie galion w formie głowy Smoka. Został on zamówiony wraz z dwoma jednostkami pomocniczymi. Zbudowany został przy pomocy elbląskich robotników nadzorowanych przez weneckiego mistrza budowy okrętów Domenico Zavicello z pomocnikiem Giacomo Salvadore. Okręt zwodowano 14 czerwca 1571 roku. Okręt nie został nigdy ukończony, a co ważne, nigdy nie otrzymał też armat, choć je zakupiono. To trochę jak z zakupem nieuzbrojonych Black Następca Zygmunta Augusta, Stefan Batory, toczył w 1577 roku wojnę z Gdańskiem, mając wierny Rzeczypospolitej, mimo może mówił po niemiecku, Elbląg. Jedna z wersji mówi, że Galeon zakotwiczony w Elblągu Został spalony przez Gdańszczan, natomiast druga mówi, że Elblążanie wycofali go w górę rzeki Elbląg na jezioro Dróżno. Galeon miał połamane maszty, więc go ostatecznie rozebrano podobno, a obie jednostki pomocnicze służyły w polskiej flocie od 1572 roku. Wygląd, dokładne wymiary i wyposażenie okrętu nie są znane, Mimo że niegdyś młody modelarz zamieścił plany smoka w jednym ze swoich numerów. Kas na miejsca nieoczywiste. W proponuje spacer po ulicy Kuźnierskiej i Grockiej do Katedry św. Jakuba. Idziemy ulicą Kurkową, skręcamy w Szewską, omijając niepasującą tam szkołę, tzw. Tak zwaną Tysiąclatkę, następnie Grocką aż do Ulicy Świętego Jakuba, w której znajduje się katedra. Ale zanim wejdziemy, koniecznie należy spojrzeć na XIV wieczną plebanię Kościoła Świętego Jakuba. No i do katedry? Jeszcze nie. Pierwszym miejscem nieoczywistym jest oczywiście kamienica Lojców, wspomniana na wstępie, często niezauważana podczas spacerów po Czecinie, bo niestety po Lojcach praktycznie nic nie pozostało. Poza wybudowaną w 1574, a więc na kilka lat przed początkiem końca rodu, kamienicą, której mieści się dziś siedziba liceum Tuk plastycznych. Kamienica jest przepiękną, wysoką, monumentalnie wznoszącą się w okolicy zamku książąt pomorskich budowlą. Przed wojną nie nazywała się zresztą tak jak teraz kamienicą lojców. Jedyną formą upamiętnienia bankierskiej rodziny. Była więc nazwa ulicy, w której stał najbliższy dom rodu. Ulica nazywała się A minicę zbudowano stopniowo w latach 1539-1547, oczywiście na polecenie bankierskiego rodu Lojców, m.in. na polecenie Hansa II i Anny Lojc. Po bankructwie rodziny i ich ucieczce do Polski w 1572 roku a przejęli książęta pomorscy. Po upadku księstwa pomorskiego, dom w połowie XVII wieku stał się siedzibą weckiego radcy Rosenhanta. W XVIII wieku dom przejęli bracia Dubendorf. Założyli w kamienicy cukiernię, zwaną odtąd Dworem Szwajcarskim. Podczas II wojny światowej, w roku 1944. W wyniku nalotu, wnętrze kamienicy zostało doszczętnie wypalone. Co na zewnątrz? Wbudowana we elewację wschodnią płaskorzeźba na wrócenie świętego Pawła. To jest najważniejszy element kamienicy. Płaskorzeźba pochodzi z połowy XVI wieku i wykonana została w warsztacie Hansa Szenka, nadwornego rzeźbiarza, elektora Brandenburskiego Joachima II. Na ścianie budynku. Znajduje się kopia rzeźby, bo oryginał przechowywany jest w szczecińskim muzeum. Z rezydencją lojców sąsiaduje dawna oficyna mieszkalna z XV-XVII wieku oraz połączony z nią spichlerz miejski z wieku XIV. To jest budynek ceglany, o którym niewiele się mówi w kontekście historycznym. Z wcześniej przechowywano żywność dla miasta. A w przybudówce zakwaterowywano urzędników miejskich. Drugim miejscem nieoczywistym będzie szczecińska katedra i krypta lojców. Początki samej katedry w Szczecinie datuje się na koniec XII wieku, gdzie za zgodą księcia Bogusława II zaczęto wznosić kościół dla kolonistów niemieckich, bo w owym czasie nie udało się zbudować miasta bez. Rzemieślników, więc miasta były zasiedlane przez Niemców, między innymi właśnie rzemieślników czy duchownych. Nawiasem mówiąc, Kraków był również zasiedlony przez Niemców. W 1220 lub 1221 roku w kościele pochowany został książę pomorski, Rzeczony Bogusław II. Architektonicznie przepięknie czysta i surowa gotycka świątynia trzynawowa, od XVI wieku protestancka po tym jak na Sejmie Trzebiatowskim, kiedy książęta Barnim IX Pomor Pobożny i Filip I podjęli decyzję o przyjęciu reformacji jako ustroju państwa. Oczywiście przebudowywana zgodnie z trendami architektonicznymi, czy też naprawiana po pożarach. W 1944 roku zbombardowana jak 70% Szczecina. Zbudowana wtedy lub odbudowana wtedy ze stylizowaną wieżą, którą potem w roku 2007 zrekonstruowano ponownie zgodnie z historycznym wyglądem katedry. A ślady lojców to obecna kaplica św. Wojciecha, choć to polski święty i na logikę bardziej do Pomorza posuje Otton z Bambergu, zwany apostołem Pomorza. W katedrze niegdyś znajdował się również ołtarz lojców, fundowany w 1511 roku, wzmiankowany również w dokumentach 1520. Mówiono o kaplicy lojców z jednym ołtarzem i trzeba kielichami mszalnymi, co świadczy ponownie o bogactwie rodu. Po przejściu państwa pomorskiego na luteranizm Stała się kryptą, gdzie pochowano wielu znanych Szczecinian. W 1934 roku stała się otwartą kaplicą poświęconą ofiarom I wojny światowej. Leszek Herman w szczecińskiej powieści kryminalnej pod tytułem Zbawiciel, tak opisał szczecińską katedrę. Południową pierzeję placu zamyka ogromna bryła katedry. Morze czerwonych cegieł nakryte. Oceanem blachy miedzianej. Nad wzniesioną w XII wieku bazyliką góruje 11-metrowa wieża, która czyni szczecińską świątynię najwyższym kościołem w Polsce, nie licząc oczywiście lichenia, ale kto by tam brał pod uwagę liche. Przed wojną wieża była jeszcze wyższa, ale zbombardowana przez aliantów runęła malowniczo i katastroficznie na korpus kościoła, kilkusetletnią drewnianą więźbę, peść gotyckich sklepień, a także dachy sąsiednich kamienic. Odbudowano ją dopiero w 2008 roku. Główne, używane dzisiaj wejście do katedry usytuowane jest w bocznej elewacji od strony placu, a tego lata prace konserwatorskie przy północnej ścianie kościoła spowodowały, że do wnętrza wiodły tylko ogromne wieżeje brązu w fasadzie zachodniej. Pod samą wieżą, wznoszącą się nad niewielkim placykiem, na którym do wojny, na wysokim postumencie stało o po piersie szczecińskiego kompozytora Karla Lewe, dzisiaj stoi tutaj posąg Matki Boskiej. Leszek Herman jest architektem, więc bardzo lubię opisy Szczecina i jego, w jego książkach. A książkę gorąco polecam, bo nikt nie zareklamował miasta tak, jak właśnie Leszek Herman w swoich powieściach z serii Sedinum. Ze Szczecina przenieśmy się do Elbląga, mimo że to kilka godzin. Elbląg i jego stare miasto to jeden z najciekawszych projektów rekonstrukcyjnych w tym kraju. Zrujnowane w czasie wojny miasto straciła swoją starówkę w wyniku naloców alianckich i radzieckiego zdobycia. Przez wiele lat planowano zbudowanie na terenie Starego Miasta osiedla pracowniczego z Wielkiej Płyty, co skutecznie było blokowane przez kilku konserwatorów zabytków. W latach 60. materiały z elbląskiej starówki pomogły w odbudowie Gdańska. Wreszcie na początku lat 90. ruszył projekt odbudowy Starego Miasta, a na kilkanaście lat Elbląg stał się największym na świecie stanowiskiem architektonicznym. Mimo, że Elbląg promuje to miejsce hasłem nówka-starówka, efekt stylizowanych domów robi fantastyczne wrażenie przy zachowaniu średniowiecznego układu ulic. Odbudowano też bulwary nad rzeką Elbląg, z przepietnym mostem podnoszonym i mariną, a spacerując, sporo zobaczymy po prawej stronie idąc na północ. Od początku lat 90., za sprawą projektu odbudowy Starego Miasta. Pozyskano wiele zabytkowych artefaktów, które potem znalazły się w elbląskim muzeum. No i powstały przepiękne burwary, o czym już mówiłem. Jeśli zaczniemy od zwodzonego mostu, to zobaczymy pierwsze miejsce, które nazywane jest pod zamczem, bo Elbląg jest miastem zbudowanym przez Krzyżaków. W XIII wieku rozrastający się zamek i osada służyły państwu zakonu krzyżackiego jako baza wypadowa do podboju plemion pogańskich na Warmii. W latach 1251-1309 zamek, gdzie odbywały się obrady kapituły krajowej zakonu, służył też za de facto polityczną stolicę państwa. W 1454 roku twierdza przestała istnieć, bo po wybuchu ogólnokrajowego powstania w Związku Prustekiego 6 lutego, krzyżacki zamek został zaatakowany. Zajęto go po sześciu dniach, a załodze pozwolono udać się do Malborka, i z rozkazu rady starego miasta zamek zburzono. Przez następne sto lat pozostał w stanie ruiny, zaś pewne jego fragmenty, takie jak mury obronne baszty i kilka budynków, zostały rozebrane. W końcu. XVIII wieku. Do dzisiaj przetrwały tylko szczątki urządzeń obronnych obiektu. Część zabudowy podzamcza jeszcze w XV wieku władze miasta pokazały siostrom Brygidkom, w rękach których pozostały do 1520 roku. 15 lat później budynki stały się siedzibą gimnazjum elbląskiego, a współcześnie działa w nich muzeum archeologiczno-historyczne w Elblągu, o których mam zamiar opowiedzieć za sprawą doktora Marka Jagodzińskiego, legendarnego odkrywcy ruso. Po zniszczeniu zamku Pontur przeniósł się do okolicznego Pasłęka, gdzie zamek także polecam odwiedzić. W roku 1914 i ponownie w 1919 na terenie dawnego zamku prowadzono prace archeologiczne. W ramach wykopalisk odkryto m.in. dużą, liczbę detali architektonicznych, tym bogato zdobiony portyk z motywem mądrych i głupich panien, prawdopodobnie służący za inspirację twórcy podobnego portyku w kościele zamkowym w Malborku. W filmie Pan Samochodziki i Templariusze, występująca w roli przewodniczki po zamku wspaniała Alina Janowska właśnie o nich opowiada. Kościół Szpitalny Świętego Ducha to następne miejsce szpital zbudowany w celach początkowo był charytatywnych następnie został zaadoptowany na centralny szpital polowy dla całego toczącego rozliczne wojny zakonu krzyżackiego dość powiedzieć że Elbląg był stałą siedzibą wielkiego szpitalnika potem zobaczymy przepiękny monumentalny gmach gotyckiej katedry katedry świętego mikołaja może niefortunnie odbudowanej bo Sklepienie katedry jest płaskie i betonowe, no ale tak się wtedy widać, odbudowywało. Potem zobaczymy kościół Najświętszej Marii Panny. Lokalizacja kościoła jest typowa dla klasztorów żebraczych. Kwiątynia powstała na uboczu, przy murach miejskich, bo założycielami byli Dominikanie, którzy przybyli tutaj z Krakowa. Otrzymali w 1238 roku z rąk Mistrza Krajowego Zakonu Krzyżackiego Hermana Balka. Dokument fundacyjny. Dzisiaj ten kościół jest bardziej znany jako Galeria L. Kiedy to w 1961 roku Gerard Kwiatkowski zwrócił się do władz miejskich o przekazanie mu ruin kościoła na pracownię plastyczną. Po uzyskaniu zgody szybko podjął działalność artystyczną. A data powstania Galerii L przyjmuje się 24 lipca 1961 roku. Od pierwszej wystawy plastycznej. Surowe gotyckie wnętrze zaiste się nadaje do prezentacji plac plastycznych. Kiedyś wszystkie trzy kościoły łączyła tzw. ścieżka kościelna, obecnie w całości zrekonstruowana z Kościoła Świętego Ducha do katedry Świętego Mikołaja, a część ścieżki kościelnej odbudowywana jest dalej w kierunku Galerii L. Warto również wspomnieć, że Galeria L. Została odbudowana siłami entuzjastów, entuzjastów pracujących w, w ówczesnych zakładach mechanicznych imienia Karola Świerczewskiego. W Zamech. Warto też powiedzieć, że jednego z budowniczych galerii L znałem i miałem okazję z nim pracować. Fascynujące jest to, Jakie historie mogą połączyć dwa bardzo różne miasta? Jak wiele możemy odkryć na podstawie jednej opowieści i jak wiele pięknych rzeczy możemy zobaczyć? Polecam wszystkim drążenie historii. Wtedy zwiedzanie jest jak narkotyk. Choć kiedyś ktoś mi powiedział, że jestem dziwny, bo potrafię jechać 100 kilometrów, żeby zobaczyć jakiś mur albo kamień. No cóż, to jest niestety choroba. Historia lojców może być przestrogą, bo zaczęli udzielać pożyczek polskim władcom, ale ich rozwój zakończył się bankructwem z powodu nieuregulowania długów. Sen o morskiej potędze nigdy się nie ziścił. Pozostały tylko piękne miejsca do zobaczenia. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem Podcast, miejsca nieoczywiste. Środki przeznaczam na pod promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres www.dawidach.gmail.com.